Instrukcja montażu płyt Termpir na dachu skośnym w systemie nakrokwiowym. Montaż zaczynamy od przygotowania płyt Termpir. Odmierzamy potrzebny fragment płyty, a następnie ją odcinamy. Jest to łatwe, ponieważ płyty są sztywne, a do cięcia możemy użyć zwykłej piły. Za pomocą tarki czyścimy odcięte fragmenty płyty. Ułożenie tego typu izolacji od zewnątrz jest proste i szybkie. Trudno popełnić tu błędy wykonawcze. Metodą nakrokwiową łatwo też ocieplić dach remontowany. Wykorzystanie płyt Termpir w systemie nakrokwiowym całkowicie likwiduje problem mostków termicznych. Cały dach jest bowiem ocieplony od zewnątrz i równomiernie osłonięte są wszystkie jego elementy konstrukcyjne. Nie ma też ryzyka, że izolacja osunie się z pomiędzy krokwi. Układanie płyt Termpir zaczynamy od strony okapu. Należy pamiętać, by zamocować deskę okapową jako oparcie dla pierwszego rzędu płyt. Pierwszy rząd termoizolacji można ustabilizować kilkoma wkrętami do krokwi. Dzięki temu zminimalizowane zostanie ryzyko porwania płyt przez wiatr. Dzięki temu, że płyty są bardzo lekkie, bez problemu możemy je transportować bez specjalistycznego sprzętu. Kolejne rzędy płyt Termpir montuje się na tak zwaną mijankę. Precyzyjnie wyfrezowane krawędzie zwiększają izolacyjność cieplną, likwidują liniowy mostek termiczny i ułatwiają montaż. Następnym etapem jest przygotowanie do montażu kontrłat. Dostateczną przestrzeń wentylacyjną zapewniają już kontrłaty o grubości co najmniej 40 mm. Przygotowane kontrłaty układamy dokładnie w linii przebiegu krokwi. Tak, aby kontrłata przylegała do Termpir. Montaż kontrłat wykonuje się za pomocą długich wkrętów do drewna. Bardzo ważne jest, by montować je naprzemiennie, pod kątem 90 i 67 stopni, zaczynając od 90 stopni. Dzięki Termpir można stworzyć obiekt o doskonałych parametrach izolacyjnych przy zmniejszeniu ich grubości i ciężaru. Szybkość i łatwość montażu, możliwość prowadzenia prac nawet w trudnych warunkach atmosferycznych, niskie koszty realizacji inwestycji, nowoczesność i uniwersalność systemu czynią z płyt Termpir najlepszy materiał do budowy. Miejsca styku płyt należy zabezpieczyć taśmą aluminiową o szerokości co najmniej 50 mm. Poprawia to szczelność izolacji dachu. Kolejnym krokiem jest ułożenie membrany paroprzepuszczalnej na pierwszy rząd płyt Termpir. Można przymocować ją roboczo z szywkami. Docelowo jednak mocowanie membrany dokonuje się za pomocą np. kolejnych kontrłat. Kontrłaty układamy na membranę i mocujemy je wkrętami. Następnie mocuje się łaty, jak w przypadku tradycyjnego dachu. Przechodzimy do zamocowania uchwytów do rynien, które przykręca się do deski okapowej. Ściany, krokwi, łat lub do szyny przymocowanej do konstrukcji dachu. W taki sposób, aby rynny nie wystawały w całości poza płaszczyznę przedłużania połaci dachowej. Powinny być wysunięte na pół lub 2/3 swojej szerokości. Hak położony najniżej mocuje się przy wylocie do rury spustowej, leju, zaś hak mocowany najwyżej, jak najdalej od wlotu. Aby uzyskać wymagany przez producenta spadek w kierunku rury spustowej, 2 do 5 mm na 1 metr długości rury, między skrajnymi hakami rozciąga się żyłkę. Pozostałe haki montuje się na poziomie linii wyznaczonej przez żyłkę, w odstępie co 40-50 cm. Ponadto haki muszą się znaleźć w odległości 10-15 cm od narożników, końca okapu, planowanej rury spustowej i łączników. Ostatnim etapem jest przykręcenie do kontrłaty i łaty pokrycia, w tym przypadku blachodachówką. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Górstal. www.termpir.eu